Cześć, witam was, to jestem ja, Mikołaj. A, święta się już skończyły, więc nie ma co. To jestem ja, Gracjan, więc po prostu trzeba na razie odłożyć do następnego roku strój Mikołaja. I nie ma co. Trzeba teraz być, o, klaunem. O, i jestem klaunem. Cześć, witam was, to jestem ja, Gracjan. Słuchajcie, bardzo fajną sprawą jest robienie filmików na YouTubie i po prostu pokazywanie swojej twórczości i różnych swoich takich różnych obserwacji, ponieważ w ogóle wszystko można po prostu umieszczać i dawać i to jest bardzo fajna sprawa, a poza tym na przykład ja zaczynałem w czasach, kiedy po prostu YouTube po prostu, no głównie po prostu się dawało filmiki, żeby pokazać swoją twórczość, albo po prostu, żeby być znanym, sławnym. Ludzie dawali po to te filmiki. Natomiast teraz czasy się trochę zmieniły. Teraz bardzo dużo pojawiło się gwiazd, nowych gwiazd internetowych, które po prostu umieszczają filmiki po to, aby zarobić kasę, o, szmal, pieniążki, tak. Ale to nie jest wcale taka zła sprawa, ponieważ ważne jest, im coś jest bardziej popularne, im coś jest bardziej przez różnych ludzi robione, tym bardziej cieszy się z mniejszym krytycyzmem, tym bardziej jest mniej krytykowany i po prostu traktowany jest jako coś normalnego i przeciętnego i nic takiego dziwnego. Kiedyś po prostu, jak ja zaczynałem, czasami spotykałem się z krytyką, czasami ludzie mnie krytykowali, czasami pisali, po co ty to robisz, po co ty w ogóle się tym zajmujesz. Teraz czasy się zmieniły. Teraz właśnie w dobie takich czasów, kiedy to jest bardzo dużo gwiazd internetowych, które po prostu coś robią dla zysku, dla pieniędzy, dla interesu, dla korzyści materialnych, w chwili obecnej już przestało to być takie dziwne. Jest bardziej po prostu rozpowszechnione, bardziej przez najprzeróżniejszych ludzi to jest robione. Ponieważ wiadomo, kasa każdemu jest czasami potrzebna, więc bardzo dużo ludzi się tym zajmuje teraz. I nie jest po prostu już umieszczanie filmików na YouTubie czymś dziwnym, czymś niezrozumiałym. Teraz już bardzo dużo ludzi się tym zajmuje i tylko po prostu jest duża konkurencja. Ludzie się prześcigają, po prostu prześcigają się w robieniu filmików. Po prostu każdemu zależy, żeby mieć jak największą ilość widzów. Natomiast jak jest coś popularne i dużo ludzi się tym zajmuje, to już w chwili obecnej coraz trudniej jest się przebić i coraz trudniej jest zyskać dużą ilość widzów, ponieważ widzów jest ograniczona ilość, a filmów jest tak dużo, że po prostu mają w czym wybierać i nie zawsze oglądają to, co by się chciało, żeby oglądali, tylko po prostu oglądają, najczęściej po prostu widzowie oglądają to, co jest bardzo śmieszne, i to, co jest po prostu takie, że tak powiem, no im coś jest bardziej głupie, tym bardziej jest oglądane. Natomiast różne takie sprawy, no też czasami jest inaczej, czasami właśnie tak, że po prostu każdy może coś po prostu swojego zrobić i może akurat to się spotkać z dużą popularnością, ponieważ czasami rzeczywiście nie tylko głupie rzeczy cieszą się popularnością, czasami i też mądre rzeczy cieszą się popularnością i można zasłynąć tym i również jeśli komuś zależy na zarabianiu pieniędzy, to też i może na tym zarobić jakieś tam pieniądze. Oczywiście to nie są duże pieniądze, tak więc, że niech nikt nie myśli po prostu, że będzie umieszczać filmiki na YouTubie i będzie
no już nie będzie musiał pracować. To jest po prostu taki jakby dodatek. Dodatek. No, chyba że ktoś już ma jakąś nie wiadomo jaką ilość tych oglądnięć i widzów i tego wszystkiego, to rzeczywiście wtedy, ale to już muszą jego filmiki być oglądane na całym świecie. Filmiki oglądane na całym świecie to jest po prostu zasada, że po prostu muszą być zrozumiałe, czyli głównie kręcone albo w języku angielskim, albo po prostu zrozumiałe dla wszystkich w różnych językach, czyli takie filmiki, które mają jak najmniej słów, a jak najwięcej akcji. Akcja, po prostu to się liczy. Oczywiście jest też dużo ludzi, którzy po prostu filmiki dalej, tak jak było kiedyś, robią dla swojej przyjemności, dla swojej satysfakcji i dla tego po prostu, bo to lubią. Ja też właśnie do takich ludzi należę, tak więc, że czasami po prostu robię filmiki, które cieszą się mniejszą popularnością, ale za to sprawiają mi satysfakcję i są dla mnie czymś fajnym. A może kiedyś zostaną docenione i spotkają się z większą oglądalnością. Tak więc, że naprawdę, jeszcze raz powtarzam, bardzo fajną rzeczą jest robienie filmików na YouTubie. Bardzo fajną rzeczą jest pokazywanie tego, co się robi. A przy tym też, jeśli ktoś chce, może na tym zarobić pieniądze, to jest, że no, wspaniała sprawa. Więc wszystkim polecam działalność i działalność właśnie taką filmową i umieszczanie filmików na YouTubie i po prostu zakładanie kont. A wiadomo, że im więcej ludzi będzie to robić, tym bardziej będzie się cieszyć to mniejszym krytycyzmem, tym bardziej ludzie będą to uważać jako coś normalnego i nie będzie tak to krytykowane, tak jak było kiedyś krytykowane. Tak więc, że zapraszam wszystkim i polecam robienie swoich filmików. Pozdrawiam i na razie, cześć!